Chcieliśmy podtrzymać pasy meczy bez porażki, a tak to szczegółowo to ze zwycięstwem, który przyjechaliśmy z nastawieniem na zwycięstwo. Pomimo tego, że wystawiliśmy dużo młodzieżowców, ale trener też Krawowski też tam paru młodzieżowców wystawił. Taki trochę wesoły mecz był. Chociaż dla kibiców ciekawe widowisko, żywy mecz, pomimo tego, że temperatura nie sprzyjała, ale mówię, tak jak mówię, no, mieliśmy sytuacje swoje, natomiast w pierwszej połowie traciliśmy takie bramki trochę, no mówię, no, jakbym to nazwał przypadkowe. Podnieśliśmy się na 2-1, mieliśmy swoje okazje, w przerwie powiedzieliśmy się kilka słów, że musimy tutaj to jednak troszkę aktywniej zagrać. Z tego wynikły rzut karny, szliśmy na 2-2. Mieliśmy swoje okazje, chociaż nie ukrywam też, że gospodarze też tam mieli jakąś sytuację sam na sam, właśnie wybronił. No ale mówię, to trochę lekkie dosyć, bo tak z przebiegu gry, z tych sytuacji bramkowych, to chyba mieliśmy trochę lepsze sytuacje i szkoda, że nie wygraliśmy, ale mówię, no na takim ciężkim terenie to też trzeba będzie uszanować ten jeden punkt. No i przynajmniej jakimiś tam lepszymi humorami wracamy do domu, mamy kawałek. Chcemy to Pro Junior, to czwarte miejsce jednak zdobyć, bo no chłopaki też starsi też wiedzą o tym, no mamy bardzo małe pieniądze w tym klubie. Nie chcemy się tutaj wchodzić w kompetencje zarządu i prezesa, ale jak na tą ligę to chyba jesteśmy jedni z najsłabszych, jeżeli chodzi o opłacanie i taki bonus, że tak powiem, na koniec sezonu przydałby się wszystkim i tak, żeśmy tutaj siedzieli w szatni i wszyscy zawodnicy też zgodnie cel, jaki mieliśmy przed sobą, zrobiliśmy, czyli utrzymaliśmy się. No i teraz kolejnym celem było to, żeby po prostu te wakacje były może jakieś przyjemniejsze, żeby jakiś zastrzyk finansowy też był dodatkowy. A poza tym też, no mówię, aspekt też piłkarski też tym chłopakom trzeba, potrzebują minut. Też jesteśmy klubem, który jednak stawia na młodzież i który jest taką trochę trampoliną. Zdajemy sobie sprawę, że część chłopaków jest tylko na chwilę, ale mają całe życie, mają się od kogo uczyć. No i ten cały sezon tak pokazał, że jednak ta młodzież rzeczywiście fajna jest i tak naprawdę gdyby nie parę takich trochę meczy, gdzie byliśmy naprawdę zespołem nie gorszym, nie w Frasobiwosi, to pewno to utrzymanie byłoby wcześniej. A co za tym idzie, pewno by nam się luźniej trochę grało, no, ale tak jak mówię, no nie żałujemy żadnych decyzji. No. Plan był taki, że wychodzimy młodzieżą. Młodzież ma też możliwość ogrywania. Widziałem też, że trener Grabowski też tak zrobił, też paru młodzieżowców wystawił. No bo gdzieś muszą te minuty łapać, tak? No, nam nie grozi spadek, awans tym bardziej. Natomiast mówię, no nie ukrywam, że gramy na to Pro Junior też na to czwarte miejsce i zobaczymy co z Chełmianką, jeżeli oczywiście z Chełmianka, no też szanujemy, oczywiście też mega mocno przyjeżdża, ale zobaczymy, przemyślimy cały tydzień i zobaczymy jaka decyzja, ale na pewno też wielu młodzieżowców zagra. Na pewno chcieliśmy się tutaj pożegnać z Nowym Targiem i z tą naszą, może nieliczną, ale myślę, że wierną publicznością, która przyszła zwycięstwem, niestety nie udało nam się i na pewno podsumowując, to o to mamy największy problem, bo tak chcieliśmy zrobić. Co do samej gry, na pewno mamy pretensje do tego, że prowadząc 2-0 nie zdołaliśmy strzelić kolejnej bramki i przy tym straciliśmy bramki w momentach, w których przeciwnikowi za bardzo pomagaliśmy. Przeciwnik owszem miał klarowne sytuacje, no ale po prostu nie strzelał z nich, więc jeżeli mamy pretensje, to znowu gdzieś do siebie, że zarówno przy pierwszej, jak i przy drugiej bramce pomogliśmy i to skończyło się bramkami. Mamy pretensje też, że nie wykorzystywaliśmy tego, co też żeśmy mieli, bo przed bramką na 2-1 mamy, myślę, że 100% sytuację, którą trzeba po prostu skończyć i można powiedzieć zamknąć ten mecz na 3-1. Stało się tak, a nie inaczej. Zremisowaliśmy spotkanie. Czeka nas jeszcze jedno wyjazdowe w tej rywalizacji trzecioligowej w Ostrowcu i tam postaramy się godnie pożegnać z tą ligą.